Cześć, Rączko. Próbujesz mi coś powiedzieć? A, o to ci chodzi. Nieważne. Co tam się dzieje? Dajcie mi zobaczyć. Byłam królową piękności w naszej szkole, ale czas wybrać nową. Ach, właśnie tego zawsze chciałam. Ha, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Trzymaj się ode mnie z daleka. Wow, co za smród. Dziewczyny, nie możecie się tak zachowywać. Cześć, Wednesday! Jestem twoją największą fanką! Ale są pewne części ciebie, których naprawdę nie jestem fanką. Dobra, chodź ze mną. Mówiłam ci, że jestem twoją fanką. Widzisz? Spójrz tylko na moją kolekcję plakatów. Ale właściwie to nieważne. Pozwól, że ci pomogę. Dobra, usiądź. Od czego tu w ogóle zacząć? A, co to za ohydne monstrum? O, to może akurat zadziałać. Nie, 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 nie rób tego, błagam. No cóż, nieważne. Posprzątam to wszystko. Wysysacz wągrów naprawdę nam się tutaj przyda. Właśnie tak, jeszcze trochę. O co chodzi? Wszystko gotowe. No prawie. Wednesday jest zdumiona czystością swojej skóry. Co ty tam robisz? Wiesz, rośliny też wymagają opieki. Kaktusy są bardziej w moim stylu. Wow, niesamowite! Twój oddech jest morderczy. Dobra, kochana, tak być nie może. Przestań, w tej chwili. Teraz jest lepiej, umyj zęby. Jestem pewna, że docenisz tę czarną pastę do zębów. Dobra, dziewczynka. Tak jest! Ładne i czyste. W porządku, zobaczmy. Użyję tego. O nie, naprawdę, Wednesday? Czekaj, chwileczkę. Co to jest? Czy to włosy? Tak być nie może. Twój nos wymaga konkretnej pracy. Nie traćmy czasu. Muszę podgrzać ten wosk. Wow, to będzie niesamowite! Nic się nie martw, jestem zawodowcem. O-o, jak to się w ogóle stało? Poczekaj, zaraz to naprawię. Gdzie ja jestem? Udało się! To i tak najważniejsza część. Hej, to jest nawet lepsze. Ugh, to jest okropne. O, szukałam cię. Tak, nie jest dobrze. Wow. Tak, to nic nie da. Nie ruszaj się, Wednesday. Teraz musimy tylko uzbroić się w cierpliwość. Czy mi się wydaje, czy robi się tutaj trochę gorąco? I voilà! Twoje włosy są jedwabiście gładkie. W końcu możemy zrobić ci nową fryzurę. Jesteś tego pewna? Tak, jestem. Wyglądasz świetnie. O, Wednesday, znowu to? Naprawdę? Nie potrzebujesz już wąsów. Widzisz? Wcale nie bolało. Wow, jesteś w tym świetna. Czy jest coś lepszego niż smaczna pizza z serem? Naprawdę, naprawdę, naprawdę serowa. Hej, co to jest? Nie możesz tak obgryzać paznokci. Są brudne. Ach, dobra, kochana, nie zostawiasz mi wyboru. Dawaj rękę. O! Ach, końca nie widać. Nie martw się, to nie będzie bolało. A teraz czas na różowy lakier do paznokci. Po moim trupie. A, racja. Zupełnie zapomniałam. Lubisz czerń. O to chodziło. Świetnie. No, skarbie, jesteś gotowa dokończyć metamorfozę? Przygotujmy wszystko dobrze. I do dzieła. Pokażę ci cuda, które może zdziałać dobry makijaż. Naprawdę musisz. Łyżeczka może być bardzo przydatna podczas pracy nad oczami. Po prostu przyłóż ją do powieki i delikatnie nałóż cień. To proste. Aha, i oto kolejny lifehack. To czysta tortura. Spokojnie, po prostu patrz i ucz się. Wow, sprawiasz, że wygląda to tak łatwo. Cyrkonie w łezkach, to takie modne.
Jakiego koloru powinnyśmy użyć? Czerwonego czy czarnego? Nie mogę się zdecydować. Zaraz mam pomysł! Użyjemy czerwonego na górze i czarnego na dole. Złowrogo i elegancko. Nie ma czasu na bzdury. Musisz dać z siebie wszystko, żeby wygrać konkurs piękności. O, Betty, uwielbiam mój nowy look. Musimy jeszcze popracować nad twoim strojem. Pająk! Och, biedaczysko. A masz, paskudo! Ona chyba oszalała. Ale kim ja jestem, żeby się wtrącać? Co powiedziałeś? O, dorwę cię! Skąd wziął się w niej ten cały gniew? Będzie z ciebie świetna torebka! Wednesday! Uch, czemu mnie to nie dziwi? Chodź, pomogę ci! Wow, ale ciemno! Tak, jest super! A teraz chodź, musimy się pospieszyć! Ale twój look wciąż potrzebuje czegoś wyjątkowego, wiesz? A może te kolczyki? Nie to miałam na myśli. O, lalka Barbie! Nie sądzę, żeby nam się przydała. Haha, a masz! Wow, ale niespodzianka! Co o tym myślisz, Betty? O, Wednesday. Powiedz mi, co sądzisz o naszym starym przyjacielu Frankensteinie? O tak, myślę, że to wystarczy. Potniemy cyrkonie w paski i założymy je na sznurek. Muszę przyznać, że świetnie się spisałam. Ten naszyjnik wygląda jak blizny tego klasycznego potwora. Dobra, chodźmy. Hej, co się stało? Odpadła mi podeszwa. O-o, wszystko w porządku? Chodź, pomogę ci. Pozbądźmy się ich. Masz, przymierz te. O, to ja rozumiem. O, są takie ładne. Dobra, naprawdę powinnyśmy już iść. A, nie doperzę! Wow, złów jeszcze upgrade. Pozostałe uczestniczki nie mają teraz szans. Tytuł naszej królowej piękności trafia do... Z drogi! Jest jeszcze jedna zawodniczka, o której zapomnieliście. Powitajcie Wednesday Adams i jej towarzysza Rączkę! Wygląda na to, że publiczność jest pod wrażeniem. Dość formalności. A teraz mój przerażający taniec. O, muszę powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę. Jesteś niesamowita, Wednesday! Załatwione. Wednesday Adams będzie naszą królową. O, co za miłe uczucie. Udało się, kochana. Dobra robota. Powieszę tutaj nasz plakat. O, zapamiętam ten moment na zawsze. O, prawie zapomniałam. Dziś nasz bal. Chodź, Wednesday. Pokaż im, co potrafisz. Chciałabym teraz trochę odpocząć. Może piaszczysta plaża? Lub spa? To w ogóle wymyślił te książki, prawda? To całkowicie bezużyteczne rzeczy. Gdzie jest fotograf? Śmiało, spieszę się. Racja, oto nadchodzi bogata dziewczyna. Pięknie, no to zobaczymy. Ty też? Ile jeszcze? Niszczycie moje zdjęcia. Więc? Dobrze wyglądam? Ekstra. Hej, wy dwoje, podążajcie za mną. Ruchy. Fotobudkę można rozebrać. Wow, tu jest świetnie. To zdjęcie będzie niesamowite. O, wygląda na to, że to biedna dziewczyna. Ale praca to praca. Czemu tu sterczysz? Możemy zrobić zdjęcie? Uśmiech. Racja, oczywiście, nic mi nie jest. Widzisz te kwiatki na zdjęciu? A psik! O nie, test? Dzisiaj? Żartujecie sobie? Nic na to nie poradzimy. Wow, nawet nie uczyły się. Pracujmy, dziewczyny. To nie ma sensu. A co z odpowiedzią A? Lub B? Nie, to nie zadziała. Kamilo, skup się. No przecież próbuję. Przepraszam, mam do ciebie kilka pytań. Tak, oczywiście. Słucham. A jeśli zrobimy ten test inaczej, to jest dla ciebie. Nieźle. Chyba się dogadaliśmy. Ekstra, tego było mi trzeba. Świetnie. Chwila, mam pewien pomysł. Tak myślałam. O tak. Panie Ryśku, czy może pan tu przyjść? To chyba jest twoje. Serio? Co za zaskoczenie. Dzisiaj jest mój dzień.
Nie martw się, wymyślimy coś. Oto twoja bogata ściągawka. Super, tak jest znacznie lepiej. Wow, to też ujdzie? Przydałaby mi się tablica Ouija. Zaczynajmy. Co my tu mamy? Super, muszę to zapisać. Koniec, czas minął. Pora oddać pracę. Proszę, mam wszystko przygotowane. Nie zapomnij też o mnie. Ekstra, mam nadzieję, że się uda. Muszę dostać piątkę. Nieźle. Dobrze się spisałyście. Piątki dla wszystkich. Dobra robota. Można było się tego spodziewać. Jak widać, różne sposoby działają. No już, no już! Jeszcze odrobinę. Muszę to zapiąć. To nie zadziała, panno Sylwio. Ciągnij mocniej. To na nic, jest za mały. Albo i nie. To twoja wina. Wynocha. A co tam? Najnowsza innowacja. Pigułka odchudzająca. Koniec z dietami. Weźmiesz jedną, a na zawsze zapomnisz o dodatkowych kilogramach. Zamów teraz ekskluzywny produkt. Zniżka dla kupujących po raz pierwszy. Dokładnie tego potrzebowałam. Cześć. Potrzebuję twojej pigułki. Tak, na już. Koniec. Dobry wybór. Nie pożałujesz. Serio? Oczywiście. Kryształowa kapsułka zrobi wszystko za ciebie. Koniec z dietami i ćwiczeniami. Ekstra. Ale jest jeden warunek. Kasa z góry. Nie martw się. Rozumiem. Trzymaj. To chyba wystarczy. Wow. Miłego dnia. Wow. Ciekawe, co się zdarzy dalej. A to co? Hej. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Spokojnie. Trzeba jeszcze trochę poczekać. No, no. Co my tu mamy? Nie rozumiem. To koszmar. Oszukał mnie. Pokażę mu. To oszust. Łapać go. O nie. Moje pieniądze. To okropne. Nie mogę w to uwierzyć. Cześć. Co powiesz na dobry trening? Jasne. Żaden problem. Nauczę cię wszystkiego, co potrafię. Ja? No już. To jest za trudne. Tak nie może być. Mam lepszy pomysł. Wow, jasne. Żaden problem. Ekstra, wierzyłam w ciebie. O, to nie jest takie łatwe. Jestem taka zmęczona. No to idźmy dalej. Nie ma czasu odpoczywać. Koniec, teraz z drugiej strony. Raz, dwa, raz, dwa. Nie sądziłam, że trening jest taki wspaniały. Będę robiła to cały czas. To naprawdę dobre dla zdrowia. Na dziś wystarczy. To dla ciebie. Zasłużyłeś. Och, już nie mogę. Dobrze, do zobaczenia później. Dziękuję, panienko. O nie, myślę, że przytyłam. Co mam zrobić? O, tu jest Mata. Cześć, mogę do ciebie dołączyć? Jasne, tylko nie przeszkadzaj. Tak, pewnie. Nawet mnie nie zauważysz. No już, przesuń się. Dziękuję. Cieszę się, że cię poznałam. Zaczynajmy. Jak ty to robisz? Wow, nie taka była nasza umowa. No cóż, spróbuję. To porażka. Nie mogę i już. O, tak jest lepiej. Ostrożnie, zaraz spadnę. Wow, myślałam, że to będzie łatwiejsze. O, chyba się udało. Jestem szczuplejsza. Naprawdę mi pomogłeś. Dziękuję. Nieźle. Co to? Tak, to nie za duży wybór. Hej, czy ktoś mi pomoże? Wow, to bardzo bogaty klient. Dzień dobry, czy mogę ci pomóc? Potrzebuję twojej najlepszej sukienki. Żaden problem. Od razu coś dla ciebie znajdziemy. Świetnie. I pamiętaj, to musi być niezapomniane. Żaden problem. Proszę tędy. Ale tu niczego nie ma. Chwilka. Zaraz będę. Gotowe. Co myślisz? O nie, to zupełnie nie dla mnie. Nie podoba się. No to może te. Cóż, zobaczmy. Nonsens. Nudy. Nie, jest okropne. Wow, tego właśnie potrzebuję. Zapakuj to. Wezmę ją. Dziękuję. Proszę, noś to z dumą. Ekstra, dzisiaj jest mój dzień. Spójrz, kolejny klient. Witamy. Potrzebuję teraz przebrania. Pomocy.
Nie martw się, jesteś we właściwym miejscu. Proszę, wybieraj. Czy to wszystko, co ci zostało? Niestety cała reszta została wyprzedana. Może te? Cóż, po prostu muszę wziąć to, co masz. Miłego dnia! Dzięki, że wpadłaś. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. O, kiedy skończy się to sprzątanie? Jestem taka zmęczona. To dzień warty świętowania. O! O, ona chyba potrzebuje pomocy. Uratuję cię. Co zrobić? Spróbujmy tego. No już. O, udało się. Dziękuję, uratowałaś mnie. Możesz wybrać w sklepie co tylko zechcesz. Serio? Nie ma nie. Muszę sprawić, żebyś wyglądała pięknie. Szybko zabieraj się do roboty. To może to? Co? Ale to jest takie drogie. Trzymaj. Dziękuję. Jesteś pewna, że to nie sen? Wow, to magia. Jestem niesamowita. Zobaczmy, co my tu mamy. Tak długo cię szukałem. Pozwól, że założę ci ten pantofel. O tak, mój książę, jest piękny. Wow, po prostu bomba. Potrzebuję tych butów i to od razu. Chwila, gdzie jest mój telefon? Zaraz o tym porozmawiamy. Chodź, odbieraj telefon. Chwila, muszę odebrać. Halo. Witam, potrzebuję tych butów. Mogę zapłacić dobre pieniądze. Ile? Nastąpiła zmiana planów. Proszę. Merci! Wow, są idealne! Zacznie się impreza jak planowano. To są moje buty. Genialnie. Kochanie, patrz. Tak jest dużo lepiej. Wow, tego starczy na 100 par butów. Wyszło fajnie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mogę w to uwierzyć, że te buty są moje. Ach, te bogate zamówienia. Rzeczy, które wymyślą. Wow, to chyba on. To niesamowite. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. No już, pierścionek jest cudowny. Wyjątkowy. To najlepsze, co widziałem w życiu. Proszę, jest w 100% ekskluzywny. Co tam masz? Wow, to jest jak ze snu. Cieszę się, że ci się podoba. Trzymaj, to jest dla ciebie. Zasłużyłeś. Nie musiałaś. Świetnie się bawiłem. Nie bądź skromny, Przemku. Ten pierścionek jest wart fortunę. Niewiarygodne. Muszę to wszystkim pokazać. Bardzo ci pasuje. Jest wspaniały. Już wystarczy. Jest za ciężki. Zabieraj to. Co? Jak mogłaś? To barbarzyństwo. Życie jest niesprawiedliwe. Ojej! Ile tu ciekawych rzeczy. Wow, nowy trend to mini torebka. Ale to jest słodkie. Szkoda, że nigdy nie mogłam tego kupić. Ale chyba wiem, co zrobić. Będziesz potrzebować zwykłej nici. Teraz zrób kilka dziur w pudełku. Przymocuj pasek, a otrzymasz ładną tekturową mini torebkę. Super! Czy to nie jest wyjątkowe? Czas na bal. Muszę zostać królową balu. Cześć, jak mi poszło? Wow, jest śliczna. Co? To są jakieś kpiny. Żartujesz sobie? Jak to możliwe? Nie, ty to zrobiłaś. Co jest z nimi nie tak? Coś chyba poszło nie po ich myśli. Czy to tylko moje zdanie, czy one w jakiś sposób są do siebie podobne? Zdejmij to w tej chwili, to moja sukienka. Została wykonana na zamówienie. Nie pozwolę ci na to. No myślałby kto. Nie zrobisz tego. Pokażę ci. Zrobiłaś to specjalnie. Wiem. O, to tylko koszmar. Te rzeczy, które mogą ci się przyśnić. Ale pycha. Brak mi słów. Pychotka, nie mogę się oprzeć. Koniec, zamierzam go zjeść. To jest bardzo smaczne. O, gdzie ja jestem? Czy to mi się śniło? To nie fair. Nie spróbuję tego ciasta. Sylwio? Kamilo! Dawno się nie widziałyśmy. Widziałaś moją nową torebkę? Spójrz na moją. Witaj, Adamie. Jesteś taki przystojny. Jak się miewa moja sympatia? Przyznaj, tęskniłeś za mną. Adam jest słodki. Co? Sylwuś, jak mogłaś? Co? Jak śmiesz? On jest mój! Wybrałam go pierwsza.
No chyba nie. Zabieraj łapy. Cześć, dziewczyny. O, cześć. Dobrze cię widzieć. Chciałbym zaprosić cię na bal maturalny. Oczywiście, zgadzam się. Co? Ale fajnie. Po moim trupie. O, co się stało? O, oddawaj. Mówię do ciebie. Nie, jest moja. Nie kłóćcie się, dziewczyny. Starczy. Co wy wyprawiacie? Jest zniszczona. To twoja wina. Ty zaczęłaś. Po prostu odejdź. Nie mamy teraz na ciebie czasu. No cóż. Nigdy ci nie wybaczę. Dziś jest ten dzień. Dzisiaj otrzymacie swoje dyplomy. Super. Od tak dawna nie mogłam się tego doczekać. Cii, co ty sobie wyobrażasz? Złoty certyfikat trafia do Sylwii. Gratuluję! Wow, a więc o to chodzi. To szaleństwo. Bogaty certyfikat trafia do Kamili. O, dzięki. I oczywiście tekturowy certyfikat dla Melci. Nie mogę w to uwierzyć. Jest mój. Cóż, czapki w powietrze. Tak! Cześć wszystkim. Zastanawiam się, czy Adam tutaj przyjdzie. Ale jest fajnie. Melcia, czy to ty? Sylwuś, widziałaś jej sukienkę? Niewiarygodne. Skąd ona ją wytrzasnęła? Sprawiacie, że się rumienię. Jejku, to szaleństwo. Patrz, oto i on. Ona już tu jest. Cześć. Wynocha, on jest mój. Co tam? Nawet nie próbuj, nie zdążysz. O, to dla mnie? Nie sądzę. Dziękuję, to cudowne. Co? Poważnie? Oczywiście, przyjechałem tu do ciebie. Zatańczymy? Z przyjemnością. Chodźmy. Pa, dziewczyny. Są słodcy. Żartujesz sobie? Nie, no chyba nie. Pomyśl życzenie, kochanie. Tak, już to zrobiłam. Musisz się dobrze bawić w swoje urodziny. Ale nie dzisiaj. Co powiesz na imprezowy poker, żeby polepszyć atmosferę? O tak, dzięki. To nie zadziałało. Co się stało, Zosiu? Znowu jedna kreska, Ryziek! Ups, nie panikuj, Zosiu. Będziemy mieć dziecko. Nie smuć się. To ciasto nie jest złe. Jesteśmy, kochanie. Tada! Wow, czy to jest sierociniec? Gdzieś tu czeka na nas dziecko. I tu jest naprawdę fajnie. Rysiek, patrz. Ta dziewczynka jest taka słodka. Cześć, będziesz naszą córką? Nikt nie odrzuci takiej oferty. Ale pozostaje jedna rzecz do załatwienia. To moja siostra, Marta. Dwoje dzieci? Nie, Zosia. Trójka. Cześć, rodzice! No co wy? To ja! Trojaczki? Jeszcze wczoraj Zosia nie miała dzieci. Dziś ma ich trójkę. Dziewczyny, to jest wasz pokój. Podoba wam się? Rozgośćcie się. Zostawimy was same. Czas działać. Co będzie, jeśli ktoś inny zajmie najlepsze miejsce? Wy, dziewczyny, róbcie, co chcecie. A ja będę spać tu. Klara, zajmujesz pierwsze piętro. Ja zajmuję drugie. Jestem taka podekscytowana, dziewczyny. Mamy teraz rodzinę. A ty zachowuj się. Trojaczki będą miały dziś najbardziej kolorowe sny. Ale nie Agatka. Czas na pierwszorzędny dowcip. Zacznijmy od przebrania. Idę, siostry. Jest wyprzedaż, Klara. Bu. O mój Boże. Pomocy! Pomocy! Mamo, tato! Dobrze, kochanie. Możesz zostać z nami. Marta mocno śpi. Zaraz to zmienimy. Przestań się uczyć, siostrzyczko. A, proszę, nie jedz mnie! To było zbyt łatwe. Marta też zostanie w pokoju rodziców. Jest trochę ciasno, ale przynajmniej nie ma potworów. Ej, przesuńcie się. Cały pokój dziewczynek jest teraz do dyspozycji Agatki. Ale tutaj może być niebezpiecznie. Hej, kto tu jest? O nie. Te figle to kiepski pomysł. Śpię dzisiaj z wami. Ruszcie się. Kiedy rodzina z tobą jest, nic nie jest ci straszne.
ale mama i tata zostali wypchnięci. Coś wymyślą. Ale się wyspałyśmy. Wstawajcie, dziewczyny. To nowy dzień. Pobawmy się. A rodzice mieli nieprzespaną noc. Kiedy jest śniadanie? Marta, w tym kostiumie czegoś brakuje. Zostaw mnie, Agata. Nie masz dość bycia kujonką, siostrzyczko? Wszyscy chować się! Zaczyna padać! Agatka znów robi swoje, a Klara nadal musi zrobić śniadanie. Dziewczyny, co tu się dzieje? Ale to tornado jest nie do powstrzymania. To typowy poranek w dużej rodzinie. Wszyscy do stołu! Śniadanie gotowe! Mamo, tato, smacznego! Wygląda naprawdę dobrze, ale bezpieczniej byłoby pod stołem. Mamo, nie przejmuj się nimi. Tato, podać ci kawy? Częstujcie się. Tak bardzo się starałam. Dziękuję, Klaro. Ciekawe, czy teraz każdy poranek będzie taki. Bycie rodzicem nie jest łatwe. Cały czas jesteś śpiący. Znowu wszystko pomyliłeś. Jadę. Kochanie, zostaję z dziećmi. Dasz radę? Ty tak, jasne. No to jadę do pracy. Ryśka nie da się onieśmielić. Jest gotów na wszystko. Ups, mama jest chyba dzisiaj w kiepskim humorze. Dziewczyny, idę do pracy. Bawcie się dobrze. Dziewczyny, wiecie, co to znaczy? Całkowita wolność! A tatuś już śpi. Aż się prosi o psikus. Mama ma bardzo ważną pracę. Ale będzie musiała się od niej oderwać. Dziewczyny, to ona! Zacznijmy operację. Robi się. Dzwonienie do mamy ze wszystkich telefonów to żart roku. Co słychać, dziewczyny? Już jadę. Udało się. Teren czysty. A teraz najciekawsza część. Wow, sklep mamy ma tyle pięknych sukienek. Dziewczyny, patrzcie! Pospieszmy się i przymierzmy je. Ale wtopa. Sukienka jest okropnie duża. Dziewczyny, narada rodzinna. Jestem za mała na tę sukienkę. Kiedy rodzina jest obok, nie ma się czym martwić. Teraz sukienka będzie idealnie pasować. Nadchodzi mama. Wszystkie problemy trzeba będzie odłożyć na później. W sklepie jest klientka. Witam, w czym mogę pomóc? Agatka? Co ty tutaj robisz? O, spadam. Zawaliła się ślubna wieża. Dziewczyny, ja tu pracuję. Idźcie natychmiast do domu. I nie wychodźcie z salonu. Rysiek? Jestem, kochanie. Tylko się zdrzemnąłem. Au, to boli. Rysiek, co jest z tobą? Trzy córki to prawdziwe wyzwanie. W porządku, niech dziewczyny więcej się uczą. Z korepetytorką będą miały same piątki. Dziewczyny są w swoim pokoju. Cześć, jestem waszą nauczycielką. Jak miło, słuchamy. Ale nauka jest zbyt nudna. Od tych wykresów tylko chce się spać. Tylko Marta jest zainteresowana. Klara wolałaby się uczesać. Skończyłyśmy z teorią. Kto odpowie? Klara tym razem miała szczęście. Teraz pokaże, co wie. O nie, żadnych wzorów. Potrzebuje pani fryzury. Dobrze wygląda. Da mi pani piątkę? A Klara znowu swoje. Tylko Marta zna właściwą odpowiedź. Wszystko źle pani rozwiązała. Usuwamy to i używamy tej formuły tutaj. Co się tu właściwie dzieje? Te trojaczki są nie do opanowania. Nie mają żadnych manier. Odłóżcie podręczniki. Mam bardzo ważny poziom. Dobra, ogarnijmy się. Nauczyciel to najodważniejszy zawód. Spokojnie. Włosy odrosną. Przestańcie! Dość tego! Chce pani konfetti? Wychodzę. Kropka! Na razie! Do zobaczenia! Lekcja dobiegła końca. Oto pani pieniądze. Nie chcę tego. W porządku. Dziewczyny stały się mądrzejsze, a pieniądze zostały w rodzinie. To wspaniale! Siostrzyczko, nie jesteś tu potrzebna. To jest randka. Uszanuj to! Tylko randka. Ale Klara jest poważna. Ona i Jacek są zakochani. Co porabiacie? Żadnego całowania. To obrzydliwe.
Marta nic nie rozumie z romansów. Dajcie jej poczytać. Jacek, czekaj. A co powiesz na selfie? Pokaż mi, jak bardzo mnie kochasz. Gotowe. Teraz to tak. Uśmiechnij się, kochanie. Jacek, jest za wcześnie na całowanie. Skup się. Teraz nikt już nie zatrzyma tej sesji zdjęciowej. Nie ma w tym nic romantycznego. Tak, tak, uśmiecham się. W pokoju zrobiło się znacznie ciszej. Marta odrobi wszystkie prace domowe na świecie. Ale później. Ma pomysł. Marta zostanie super gwiazdą. To nie jest trudne. Chodzi o blask. Jak Klara to robi? A teraz na scenie jest wspaniała Marta. Oklaski! Siostrzyczko, co to za dźwięki? Dobrze, nie będę ci przeszkadzać. Może buziak, Jacek? Tak, wreszcie. Co? Więcej selfie? Klara, ile jeszcze? Skończyłem. Wychodzę. Jak on mógł? Zdrajca. Serce Klary jest złamane. Agatka zaraz to naprawi. I nie dzwoń do mnie więcej. Zobaczymy, kolego. Chodź tutaj. Co to za hałas? To chyba Jacek. O tak. Agatka namówiła go do powrotu. Uśmiechnij się, Jacuś. Twoi przyjaciele będą bardzo rozbawieni. Dzisiaj będzie słonecznie. Jest uroczystość. To rocznica ślubu naszych rodziców. Dziewczyny, narada rodzinna. Musimy pomyśleć o tym, co dać mamie i tacie. Oni są tacy mili. A Agatka ma już plan. Mamo, tato, usiądźcie wygodnie. Ale nie otwierajcie oczu. Agatka zaczyna tworzyć. Takie same tatuaże to wspaniały prezent. A błędy to nic wielkiego. Można je naprawić. Podoba wam się? Kochanie, jest pięknie. Dziękujemy, Agatko. A oto nadchodzi kolejny prezent. Marta ma coś wyjątkowego. Przyjaciel rodziny. Najbardziej lojalna istota na świecie. Marta, super! Dziękujemy! Bardzo się starałyście, dziewczyny. Ale wciąż jest mój prezent. Gotowi? No to patrzcie. Klara zrobiła rodzinną prezentację. Wszystkie najszczęśliwsze chwile na jednym ekranie. To takie wzruszające. Trojaczki w rodzinie to też trzykrotna miłość.